Jeden. Kurka, rejs rozpoczynamy dzisiaj efektownie i nietypowo. Ten samochód, który jak widzicie jest jeszcze w całkiem dobrym stanie, zostanie wyniesiony na wysokość około 10 metrów i zrzucony na nawierzchnię toru. To mniej więcej tak, jakby normalne, zwykłe auto osobowe uderzyło w twardą przeszkodę z prędkością 50 km na godzinę. Zwróćcie uwagę, że ta trawiasta, na którą auto zostanie zrzucone, jest dość miękka, nasiąknięta, ale i tak no, wydaje mi się, że tego auta będą znaczne. Tak jak powiedziałem, wspólnie z Kamilem Koczywińskim z Chełmskiej Stacji Ratownictwa Medycznego nakręcimy filmek, może to już nie dzisiaj. Jestem przekonany, że wiele osób z tego będzie mogło Stając z tego, że są tu kierowcy, uczestnicy rejestru, powiem, że pośrednio po zakończeniu tego pokazu odbędzie się duże jazdy zapoznawcze i za 40-50 minut rozpoczniemy już rywalizację. Tylko taki gorący apel do osób, które są blisko tego samochodu. Odejdźcie trochę dalej. Chcemy, żeby ten pokaz był efektowny, ale również przede wszystkim bezpieczny. Maciek Kulka, zapraszam Cię tutaj do siebie. Maciek dokumentuje to, co tutaj się dzisiaj dzieje na torze Lublin. Jak wiecie, jeden z większych fachowców od motoryzacji nie tylko w Lublinie. Na pewno powie tutaj kilka ciekawych rzeczy. Będzie też z nami później, będzie obserwował rywalizację. Wyschnie. Mamy nadzieję, że nie wyschnie. Będzie dzisiaj na pewno bardzo ciekawy. Maciej Kulka. Halo? Czy koni mnie słyszą? W tej chwili podnosimy samochód, staramy się jak wyżej. Grzegorz tutaj opowiadał, czemu ma służyć ten pokaz. Chcemy Wam pokazać, że żadne zabezpieczenia, żadne systemy nie uchronią Was przed brakiem. Chwilkę opuścimy pojazd. Byłby większy efekt, gdyby mógł spać na twardę, ale pan prezes się nie zgodził. Będzie bolało. Możemy... Czyńcie swoją powinność. Jesteście gotowe? Mamy dużo atrakcji w ten weekend. Wczoraj komin, dzisiaj samochód. Panie Maciej, nie działa. Raz działa, raz nie działa. Kierunkowskaz. Halo? Porządne.
Ci. Mamy teraz przykład dachowania. Zapraszamy straż pożarną, czyli słuchajcie, wzywamy pomoc. Panowie będą mieli ciekawą akcję, pojazd dachował. No i trzeba uratować te biedne, które tam się w tym pojeździe znalazły. Kto ma ochotnika? Aby więcej ofiar nie było. Mamy kłopoty chwilowe. Strażacy dojeżdżają do miejsca zdarzenia. Jeżeli jesteście świadkami takiej sytuacji, powinniście właśnie teraz udzielić informacji, co się stało, kto jest ranny, komu należy w pierwszej kolejności. Też dodatkowo zwróćcie uwagę, wysokość stosunkowo niewielka, a samochód naprawdę dostał w tyłek. Jeden. No, mamy wymianę sprzętu. Teraz działa. W międzyczasie panowie ratują już osoby, ale przypomnijmy zasady, jeżeli, co robimy, jeżeli najeżdżamy na kolizję, na wypadek. No tutaj Michał też podpowiada, niedawno sam miał możliwość uczestniczyć w takim zdarzeniu. Odłączamy zapłon. Prosimy tutaj Michała na gorąco. Dopiero później, jak jesteśmy, teraz się sprzęga. Nie są przy samochodzie, no to poinformujemy, właśnie drzwi zostały odcięte. Proszę zwrócić uwagę, jak szybko i sprawnie wykonano tej czynności. Czyli to też ułatwia ogląd sytuacji wewnątrz. Na pierwszy rzut oka widać, że to jest dosyć dramatyczny i tragiczny wypadek, więc każda sekunda jest cenna. Żeby wam uatrakcyjnić czas oczekiwania na wasze przejazdy, już jak zakończymy pokaz, na Telebimie będzie prezentacja profesjonalnego udzielania pierwszej pomocy. Także polecamy. I wolnej tego nigdy nie za wiele. To może się wydarzyć przy prędkości 50 na godzinę. Jeżeli wjedziecie w coś twardego, w jakąś przeszkodę, niestety no trzeba liczyć się z takimi konsekwencjami, dlatego włączcie myślenie, przyłączcie się do akcji, którą prowadzi od tego roku Zgromadzenie Organizacji Narodowej, czyli ONZ, i starajcie się jak najwięcej rozmawiać i unikać tego typu sytuacji niebezpiecznych, czyli noga z gazu i włączamy myślenie.
Tam była sama. Jesteśmy? Jest przy nas dowódca. Co jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2. I mamy takie krótkie pytanie do dowódcy. Czy często zdarzają się tego typu akcje, w których musicie brać udział? Dobrze tego słychać, nie? Tak. Halo? Czy często zdarzają się tego typu akcje? Tak. Niestety tak.